generalnie zwiększa się świadomość ludzi, że ćwiczenia fizyczne są bardzo ważne dla zdrowia, dla własnego rozwoju i samopoczucia. Stąd też zapotrzebowanie jest bardzo duże. Dużo osób korzysta z różnych klubów na terenie całego Podkarpacia, ale nie tylko Podkarpacia, jak również Polski i generalnie całego świata. I to też odczuwamy tutaj w Mielcu, ponieważ jest bardzo duże zainteresowanie wszelaką aktywnością fizyczną. Projekt Moje Szanse na Lepsze Jutro i kurs instruktora fitness, który miałam przyjemność prowadzić, był bardzo korzystny zarówno dla osób, które brały udział w tym projekcie, jak i dla mnie, ponieważ wydaje mi się, że osoby, które były na szkoleniu, nauczyły się wiele lub sobie poprzypominały pewne rzeczy, które może już gdzieś tam kiedyś się uczyły, zaznajomiły się z tym. Informacje o projekcie uzyskałam ze strony internetowej, a ponieważ od lat byłam związana ze sportem, uczestniczyłam w zajęciach sportowych, dlatego pomyślałam, że będzie to świetna szansa na mój rozwój w tym kierunku i chciałam zostać trenerem lub też instruktorem fitness. Dzięki projektowi generalnie rozpoczęła się moja kariera w tym zawodzie. Do chwili obecnej nadal się szkolę, natomiast podczas samych zajęć, podczas projektu, nauczyłam się obycia z ludźmi, nabrałam trochę pewności siebie, nauczyłam się nowych technik, przede wszystkim słownictwa i nabrałam też umiejętności prawidłowego wykonywania ćwiczeń. Na sali fitness, gdzie odbywał się kurs instruktora fitness, prowadziłam zajęcia zarówno do muzyki, zajęcia wzmacniające z uwzględnieniem typowo metodyki nauczania, żeby przyszli instruktorzy wiedzieli, jak mają nauczyć innych ludzi. Były zajęcia prowadzone również w siłowni, żeby osoby, które biorą udział w kursie, wiedziały, jak mają się zachować, jak mają poprowadzić daną osobę, korzystać ze sprzętu na siłowni oraz zachować bezpieczeństwo podczas prowadzenia treningów.